Spółka będzie obchodziła 5-lecie w grudniu tego roku. I myślę, że chyba najbardziej cieszy nas to, że w zasadzie od zera zbudowaliśmy zespół, wymyśliliśmy projekt, zrealizowaliśmy ten projekt, zrobiliśmy to sami, stwierdziliśmy, że sami będziemy wydawcą, więc poniekąd doszła nowa dla nas rzecz, czyli ten jakby obszar wydawniczy, z którym też sobie fajnie poradziliśmy. No i koniec końców zbudowaliśmy duże IP, Green Hell, które zapisało się w historii polskiego game devu. Myślę, że gdzieś w top 10 najlepszych polskich gier do tej pory się uplasowaliśmy. Green Hell jest znany na świecie. Pojawia się we wszystkich rankingach najlepszych gier survivalowych, które do tej pory zostały stworzone. Także chyba jest to dla nas mega powód do dumy i optymistycznie patrzymy też w przyszłość. Green Hell rozwija się jako long seller, więc miał premierę 3 lata temu, jest rozbudowywany dodatkami. Dzięki temu się sprzedaje, dzięki temu gracze, którzy go wcześniej kupili, cieszą się taką grą, a i przybywa nowych. No i my co roku mamy kolejny plan na to, jak ten Green Hell będzie się rozwijał, więc myślę, że możemy podzielić to na takie dwie sfery. Po pierwsze ta część pecetowa, a po drugie część konsolowa, bo mieliśmy w czerwcu premierę Green Hella na PlayStation i Xboxa, więc troszkę jakby to idzie rozdzielnie ze względu na to, że nie da się, nie my nie jesteśmy przynajmniej produkcyjnie w stanie, wydając update na peceta, zrobić tego samego na konsoli, dlatego że na peceta nie ma procesu certyfikacji, na konsolę jest proces certyfikacji, to jest wszystko opóźnione, dodatkowe testy, wymogi i tak dalej. Mamy plan na peceta, na Green Hella pecetowego. Ujawnimy go pod koniec roku, dlatego że ten rok stał pod kątem dodatków SOA, Spirits of Amazonia. Była pierwsza część, druga i teraz wszyscy pracujemy nad trzecią. Mamy nadzieję oczywiście, że premiera wydarzy się na koniec tego roku. I myślimy, co zrobić z Green Hellem w roku przyszłym. Czyli jak przyciągnąć nowych graczy, jak odświeżyć grę, no bo to będzie już czwarty rok gry na rynku. Obserwujemy konkurencję, widzimy, że tytuły, które są starsze od nas, świetnie sobie dają radę. Podpatrujemy, czym oni przyciągają graczy, jakie update'y robią, o jakie nowe mechaniki rozbudowują, więc mamy swoje wnioski. No i wkrótce gdzieś tam pokażemy w tym roku jeszcze roadmapę dla graczy, dla inwestorów, co czeka Green Hella w roku 2022. Na pewno mamy nowy, bardzo fajny pomysł. Wierzymy, że ten pomysł może jeszcze lepiej zagrać niż seria Spirits of Amazonia. I na pewno nie odpuszczamy Green Hella, także on będzie rozwijany w przyszłym roku na tym samym poziomie, co był do tej pory. A jeśli chodzi o konsolę, no to w tym momencie gdzieś tam walczymy z technologią. Plan był taki, żeby Spirits of Amazonia pierwsza część i druga pojawiły się na konsolach. Musieliśmy przesunąć troszkę datę premiery, dlatego że prace trwają, gdzieś tam zablokowaliśmy się na technologii, na wydajności gry, dlatego że mówimy tu wciąż o starej generacji konsol. A PC, a Green Hell jest jakby już nową grą, więc mamy pewne problemy z wydajnością i mam nadzieję, że w przeciągu paru tygodni uda nam się je rozwiązać i już będziemy wiedzieli, kiedy ta premiera konsolowa się odbędzie. Chimera jest na etapie produkcji już, więc minęło parę długich miesięcy, kiedy składaliśmy sobie koncepcję tego projektu, zastanawialiśmy się, w którą stronę pójść. No jest to o tyle dla nas może nie trudne, co jakby sam proces jest skomplikowany, dlatego że to nie będzie survival tak jak Green Hell, a możemy powiedzieć, że w survivalach staliśmy się już ekspertami, tak? Bo znamy rynek, znamy konkurencję, sami stworzyliśmy bardzo fajny produkt, topowy. A tutaj troszkę zmieniamy gatunek. Zobaczyliśmy, że gdzieś tam na rynku
rozwija się fajny nowy trend takich base building z elementami survivalu, więc troszkę idziemy w tą stronę. To pewnie też jest wszystko związane z tym, że nie czas jeszcze w tym momencie zacząć robić Green Hella 2, bo pierwszy, po prostu byśmy sami uśmiercili pierwszą część, a ona jeszcze ma przed sobą kilka lat fajnej sprzedaży, więc znaleźliśmy sobie troszkę inną niszę. Przeszliśmy etap preprodukcji, czyli takiego eksperymentowania z tym, jaki będzie rdzeń tej gry i czy jest on właściwy. No i wydaje nam się, że mamy już to, jeśli chodzi o koncepcję, więc zaczęliśmy produkcję. Teraz już bardziej patrzymy, jakie problemy są na produkcji, o kogo trzeba rozwinąć zespół, jakie osoby muszą, jak specjaliści muszą dojść, tak żeby w roku 2022 produkcja jakby szła do przodu już pełną parą i żebyśmy mieli jakiś już kawał gry zrobionej na koniec roku, którą będzie można pokazać światu. Oczywiście nie mówię tutaj o premierze, bo takich tematów w ogóle bym wolał teraz nie dotykać. Wiemy, jak wyglądają deklaracje z datami premier w świecie twórców gier. No, jest to praca bardzo kreatywna i czasami gdzieś nawet w połowie pracy okazuje się, że troszkę poszliśmy nie tą drogą albo coś się na świecie zmieniło. W trendach wśród graczy, że musimy pozmieniać pewne rzeczy, także nie mamy jeszcze planu wydawniczego, mamy natomiast taki plan, że za rok chcielibyśmy, żeby Chimera już była bardzo daleko zaawansowana. Plan określony już myślę, że od paru lat, dlatego że no, od samego początku zakładaliśmy, że będziemy rozwijać Creepy Jar krok po kroku. I staramy się jakby trwać w tym założeniu. Widzimy, że jest to dobre założenie, dlatego że, no tak jak wspomniałeś, ciężko jest o dobrych specjalistów na rynku, więc no my gdzieś chcemy budować po prostu nasze nowe IP w postaci Chimery. Chcemy rozpocząć pracę w pewnym momencie nad Green Hellem 2. Tutaj gdzieś już też koncepcyjnie zaczynamy pracować. Więc Chimera, Green Hell 2 to są takie, powiedzmy, nasze wyzwania produkcyjne. Oczywiście za tym idzie rozsądny rozwój studia, czyli nie rzucamy tutaj żadnych obietnic, że będziemy mieć 200 osób w studiu za 2 lata i to będzie wielka firma, bo wiemy, że tak po prostu ciężko jest zrobić. Być może bylibyśmy w stanie zatrudnić bardzo dużo ludzi, tylko że no, niestety byliby to specjaliści wątpliwej jakości. Tak? Więc my powolutku wyciągamy sobie z rynku osoby, które nam pasują. Nie jest łatwo, ale w ten sposób budujemy ten zespół. No, do tego momentu, żebyśmy byli w stanie po wydaniu Chimery, rozwijając tą Chimerę, podobnie jak Green Hella, bo w tym momencie taki mamy w głowie model jakby rozwoju tego projektu, ale wystartować z czymś naprawdę dużym i to będzie Green Hell 2. No, zakładam tutaj, że gdzieś w międzyczasie zbudujemy sobie jeszcze większą bazę odbiorców, tak? Bo myślę, że liczba fanów Green Hella przekroczy w pewnym momencie 3 miliony i to są potencjalni odbiorcy do Chimery, ale już target zupełnie ten sam, co do Green Hella drugiego. Także jakby w skrócie odpowiadając, tak jak do tej pory, czyli krok po kroczku, tworząc fajne, jakościowe projekty, które gdzieś są tym dobrem Creepy Jar.